Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku tabletem i piórkiem. Dzisiaj porozmawiam o takim jednym micie dotyczącym blockchaina. To znaczy, że jeśli sieć blockchain składa się z tak wielu komputerów, w przypadku ETH to jest jakieś, nie wiem, 10 tysięcy, to znaczy, że tam jest po prostu ogromna moc obliczeniowa, którą można wykorzystać do liczenia różnych rzeczy. No i okazuje się, że nie. Tak to nie działa. A dlaczego? No to od początku. Sieć blockchain, taki, na, taka jak na przykład Ethereum, to prawda, składa się z wielu węzłów i niektóre z tych węzłów to są pewnie jakieś superkomputery, ale niektóre z nich to zwykłe PC, które służą tylko do trzymania tego blockchaina i nie uczestniczą w procesie kopania bloków. Co też ważne, smart contract, który jest wykonywany na każdym z tych węzłów, który mógłby teoretycznie wykorzystać moc obliczeniową tej całej sieci no niestety on nie ma możliwości komunikowania się z innymi węzłami podczas wykonania. Takie wykonanie smart kontraktu, ono jest zamknięte do jednego komputera, i to prawda, wyniki tego wykonania mogą wrócić na blockchain, ale jeśli ten smart kontrakt zostanie wykonany na tym jednym węźle, to dokładnie ten sam kod i dokładnie ten sam wynik zostanie powtórzony na pozostałych węzłach. Czyli nie da się zrobić takich tradycyjnych yy, rozproszonych obliczeń gdzie mamy część liczoną w jednym miejscu i składaną z innymi częściami. Dlatego że każdy z tych węzłów będzie musiał te wszystkie części powtórzyć. Więc ostatecznie nie mamy do dyspozycji mocy obliczeniowej wszystkich komputerów które składają się na sieć. Ale możemy sobie tak przybliżyć, że mamy do dyspozycji moc obliczeniową średniego komputera, który uczestniczy w tej sieci. A w praktyce jesteśmy jeszcze bardziej ograniczeni, dlatego że na tym komputerze jest odpalony program, który jest węzłem na przykład Dirium albo innego blockchaina, i w tym programie jest odpalony kolejny programik, który jest interpreterem smart kontraktu. Może to być na przykład EVM. Czyli taka maszyna wirtualna. Pewnie kojarzysz JVM. Tylko, że JVM jest zoptymalizowany pod wydajność, żeby te apki jobowe tam szybko śmigały. A EVM jest zoptymalizowany pod bezpieczeństwo wykonania i stabilność tego wykonania. To znaczy, żeby smart contract wykonany na każdej maszynie, za każdym razem, jeśli ma te same dane wejściowe. I ten sam stan dał ten sam wynik. I z uwagi na to, moc obliczeniowa jest bardzo, bardzo ograniczona w przypadku smart kontraktów. I właśnie przez to smart kontrakty trzeba traktować trochę inaczej niż yy, standardowe aplikacje, które piszesz sobie na co dzień. I dlatego ich zastosowanie też jest zupełnie inne. Taki smart kontrakt może być na przykład częścią Twojej aplikacji. Gdzie niektóre dane, na przykład dla których musisz zapewnić, że nigdy nie zostały zmodyfikowane albo że będziesz miał historię ich modyfikacji, możesz zapisywać na blockchainie przy pomocy smart kontraktu, ale wszystkie ciężkie obliczenia, które wymagają dużo RAMu, dużo procesora albo powierzchni na dysku twardym, wykonujesz na swoim serwerku, który odpala tą aplikację. I to tyle na dzisiaj. Jeśli masz jakiś temat, który cię interesuje z blockchaina albo z kryptografii, to proszę zostaw komentarz poniżej. I do usłyszenia w kolejnym filmie. Cześć!